szkole podstawowej numer 1 w Porębie można wrócić do przeszłości. I to takiej naprawdę odległej. Wyposażenie jednej z sal lekcyjnych stanowią przedmioty sprzed 100 lat, bo właśnie taki okrągły jubileusz obchodzi ta szkoła. To nie tylko ławki i krzesła, ale też na przykład stroje i zdjęcia. Paweł Jędrusik. Wprawdzie 100 lat temu cel przebywania w takim miejscu był taki sam jak obecnie, to jednak uczniowie korzystali z zupełnie innego wyposażenia. No na pewno ławki i tablice, bo teraz w klasach mamy tablice multimedialne, a kiedyś nie było. Ale kiedyś były też inne przedmioty, których dziś w klasach raczej nie zobaczymy, bo świat poszedł do przodu. To jest... Tu jest dzwonek, to nie wiem, a tam jest ten... Zapomniałem też. Liczydło. Bo kiedyś na przerwę dzwoniło się tak. W szkole podstawowej numer 1 w Porębie powstała sala lekcyjna, która odwzorowuje tę sprzed lat. Są tu oryginalne ławki, dzienniki szkolne, legitymacje, a także dużo zdjęć. To jednak nie wszystko. Podstawowy element wyposażenia, czyli tutaj kałamarz, przyrząd, który tutaj służył do notowania, zapisywania informacji. Starsi uczniowie i niedawni absolwenci szkoły mogą jeszcze pamiętać niektóre przedmioty. Pewne elementy jeszcze można było do niedawna spotykać w naszej szkole tutaj, w naszych klasach. Na pewno ławki, mundurki. Muzeum szkolne, bo tak się nazywa, powstało po to, żeby uczcić stulecie szkoły. Przedmioty do niego wypożyczyli kolekcjonerzy z Myszkowa, również nauczyciele. Postanowiliśmy obchodzić stulecie nie tylko poprzez organizację uroczystości, ale również poprzez zapoznanie uczniów z aspektem historycznym i naszej szkoły, i w ogóle szkolnictwa jako takiego. Być może dzięki temu uczniowie docenią to, co mają teraz do dyspozycji. Choć z drugiej strony, kto nie chciał być dyżurnym, kiedy w czasie lekcji mógł wyjść do łazienki, żeby zmoczyć gąbkę do tablicy.